mniej kilogramów, mniej nałogów, mniej stresu, więcej aktywności fizycznej, więcej czasu dla siebie, dla rodziny, na przyjemności, dla bliskich. To są najczęstsze nasze postanowienia noworoczne. Czy takie również przed sobą postawili słupszanie? Posłuchajcie, jakie ma pani, jeśli w ogóle, postanowienia noworoczne? Nie mam wcale. A zdarzały się takie lata, kiedy pani coś sobie założyła, postanowiła? W czasie młodości tak było, zapewne, ale już teraz nie robię postanowień. A dlaczego? Bo moje możliwości i moja przyszłość już jest bardzo krótka ze względu na wiek. Ja moje możliwości finansowe są bardzo skromne. Nie, ale można sobie na przykład postanowić, żeby się częściej uśmiechać. Aha, no staram się, ale coraz gorzej mi to wychodzi. Postanowienia noworoczne z tamtego roku przekładają się na ten. A co to było? Takie standardy jak siłownia, więcej czytania, takie pierdoły. A można takie postanowienia, no powiedzmy noworoczne, też realizować czy zacząć realizować w ciągu roku? Oczywiście, każdy dzień jest dobry. No, byle nie od jutra, tylko od teraz, od zaraz. Już od razu zacząć z jakimś postanowieniem. No to jak? Dobre pytanie. Wszystko jest postanowione i załatwione, także nie mam postanowień. Wszystko jest okej. Okay. A kiedyś pan miał i się tego trzymał? Wszystko tak, schudnąć kiedyś było. Prawie się udało. O, proszę pana, takie jak zawsze, czyli co? Odchudzanie i więcej sportu, ale wątpię, by cokolwiek z tego wyszło. W poprzednich latach się nie udawało? Za każdym razem się nie udaje, ale wciąż wierzę, że się uda. To może czas na takie bardziej realistyczne postanowienia. Wie pan co, to może to jest dobra opcja, ale tylko żeby czasu wystarczyło, to byłoby wspaniale. Ale może Danuta się na coś skusi. No co Danusia ma? Danusia to chce być zdrowie jak najprędzej, prawda? To bardzo dobre postanowienie. Tak, dobre. Cały czas myślę tylko o tym. Dziękujemy ślicznie. Dzięki. Nie, no w sumie to zdrowym być i się zdrowo odżywiać. O, zapraszamy, tam jest bez cukru. Restauracja. Zdrowo się odżywiać, czyli? Czyli co? Czyli nie jemy, ja nie jem mięsa, staram się bez cukru jeść. Regularne posiłki 8 godzin dziennie. A to się udaje? No udaje się, już kilka lat. Tak. Czyli to takie postanowienie... Ten pan też, ale uciekł. To takie postanowienie jest sprzed kilku lat? No tak, tak. Będzie tak z 8 lat już. Więc wszystko się da, tylko trzeba chcieć. Mam postanowienie takie, żeby awansować w pracy, zarabiać większą walutę, jaką teraz zarabiam. Aha. Wyjechać na wakacje. Sama? Nie. Po prostu, no tak chcę wyjechać i żyć dalej. A co tam? No dobra, ale trzeba coś robić, żeby ten awans, ta podwyżka... Pracuję. Znaczy, więcej się trzeba starać wtedy? Tak. Trzeba po prostu więcej poświęcić pracy. I dzięki poświęceniu i silnej woli to... I tak robisz? Można zarobić. Oczywiście, że tak. A twoje postanowienia masz? No również, zarabiać więcej pieniędzy. Aha. I no, żyć dobrze. Ale co, dodatkowa praca, czy więcej pracy w tej pracy? Starać się w pracy, dostać lepsze stanowisko i tak. Postanawiam sobie regularnie różne rzeczy, ale niekoniecznie różnymi datami takimi charakterystycznymi. Czy 1 stycznia to nie jest dobry moment na postanowienie dotyczące czegokolwiek? Moment dobry, jak każdy inny, ale no po prostu, jeżeli coś postanawiamy, to od teraz. Dominiku, chodź tu do mnie, bo mi się wydaje, że wszystkie moje postanowienia związane są z tym właśnie dżentelmenem. Mianowicie, nie opuścić ani jednego treningu judo, nauczyć się lepiej czytać, chociaż wychodzi nam to doskonale, i nauczyć się troszeczkę lepiej czytać, cały czas to doskonalimy. W zeszłym roku nam to wyszło, mam nadzieję, że w tym roku będzie dokładnie tak samo. Świetnie, to syn już ma postanowienia, a pan? Osobiste, prywatne? Żeby było tak, jak jest. Nie chcę, żeby było lepiej, nie chcę też, żeby było gorzej. I mi się wydaje, że to jest takie uczciwe postanowienie na ten nowy rok. Nie, ja w tym roku bez postanowień, bo to tylko zapesza i potem w lutym to wszystko odpada. To co zrobić, żeby nie odpadało w lutym? Nic nie postanawiać. Proste. W zeszłym roku były zrobione. I wszystko się pani z ubiegłego roku udało? Wszystko się udało. A co to takiego było? A nie pamiętam, to jest tajemnica. Tak, ja odchudzać się. Mniej się obiadać. Dobrze. A w poprzednich latach były takie postanowienia, które tak, się tak, pani takie samo i udało? 2 kilo do przodu. A to chyba nie do końca o to chodziło? No nie, nie bardzo.
To czego zabrakło rok temu? Motywacji. A teraz ma pani taką? No chyba tak, chyba bardziej. Chyba bardziej jest motywacja. Czyli jest szansa na sukces? No jest szansa, już jest sprzęt zakupiony, także... A co pani kupiła? A kupiliśmy, nie wiem co to jest, hula hop, takie z takim obciążnikiem, tak? I co jeszcze? Bieżnie mamy, mamy rowerek, także... A chęci? No są, są. To ogólnie nie, ale żeby nowy rok był lepszy niż poprzedni. A co zrobisz, żeby tak było? No na pewno dam siebie 100% pracy i tak dalej, żeby było wszystko w porządku. Będziemy pracować. Tak, będziemy pracować wspólnie, razem, żeby było lepsze niż na tamtych rokach, co było. To jest dobre postanowienie. Dobre. Trzymam kciuki. Postanowienia? Aha. Żeby być bogatym, nie? Piękne postanowienia. A co zrobić, żeby tak było? Trzeba dobrze zarabiać. Aha. No i najważniejsze zdrowie. Ja mam to tutaj do kamery patrzeć, tak? TV Słupsk. Witam. Co zrobić, żeby to, co się postanowi, to żeby się tego trzymać? Trzeba być silnym w sobie. No i jak silną to wolę. Zrobić? Ciężko, bo wszyscy postanowienia noworoczne po pierwszym miesiącu zazwyczaj zarzucają. Postanowiłam sobie, że już nic więcej nie będę postanawiać. To wszystko. I tego się pani będzie trzymać? Tak, tak, idę na spontan. Postanowienie noworoczne. Ma pan jakieś na ten rok? Jeszcze się na nim nie zastanawiałem, ale dobrze, że przypomnieliście. Dziękuję wam. Dużo zdrowia wam życzę.